Wyznaczmy na początek elementy zbioru A. Spróbujmy go rozkodować. W zbiorze A mamy znaleźć liczby naturalne, które spełniają taką podwójną nierówność, gdzie wstawiając w miejsce literki n, tą znalezioną liczbę naturalną i podnosząc ją do potęgi trzeciej, ta liczba znajdzie się między dwójką a liczbą 125. No to próbujmy. Pierwsza liczba naturalna to 0. 0 do potęgi trzeciej jest z zerem. 0 jest liczbą mniejszą od dwójki, więc nie spełnia tej nierówności. Sprawdzamy dalej. 1. 1 do potęgi trzeciej to 1. 1 jest mniejszy od 2, więc nie mieści się między dwójką a 125. Ale jak wstawimy dwójkę w miejsce literki n. I podniesiemy 2 do potęgi trzeciej, to otrzymamy 8, i 8 znajduje się między liczbą 2 a 125, więc to jest pierwszy element tego zbioru. Następnym elementem będzie trójka, bo 3 do potęgi trzeciej to 27, 27 mieści się między 2 a 125, i jeszcze n będzie równe 4, bo 4 do potęgi trzeciej to 64, ta liczba mieści się w tym przedziale. Gdybyśmy wstawili piątkę, to 5, jest, 5 podniesione do trzeciej potęgi jest równe 125, no a 125 nie mieści się już w tym przedziale, ponieważ tutaj nie mamy dopuszczonej równości, prawda? Więc to są elementy zbioru A. Wymieniamy je w takim nawiasie klamerkowym: 2, 3, 4. Następnie wyznaczmy elementy zbioru B. Rozczytajmy ten zbiór. W zbiorze B. Mamy wpisać wszystkie liczby, wszystkie liczby naturalne, wszystkie liczby naturalne takie, że o, te dwa, ten dwukropek czytamy takich że n ta znaleziona przez nas liczba naturalna n będzie dzielnikiem liczby 125. No dobra, to określmy jakie są dzielniki liczby 125. Pierwszym dzielnikiem jest 1, 125 podzieli przez 1 to 125. Następnym dzielnikiem na pewno nie będzie 2, nie będzie 3, kolejnym dzielnikiem będzie liczba 5. 125 podzieli przez 5 to jest 25. No i teraz przeszlibyśmy przez liczby 6, 7, 8, 9, 10 i nie trafialibyśmy w dzielniki tych, tej liczby, liczby 125. Aż do momentu, gdy dojdziemy do liczby 25, bo 125 podzielić przez 25 to jest 5. Ale te dwie liczby wykreślę z tego względu, że one się powtórzyły. Więc dzielnikami liczby 125 jest 1, 5, 25, 125. I teraz polecenie brzmiało w ten sposób. Który ze zbiorów A, B ma więcej podzbiorów? Już wyjaśniam, czym jest podzbiór. Popatrz, mamy zbiór A składający się z elementów 2, 3, 4. Podzbiorem takiego zbioru może być po pierwsze zbiór pusty, czyli zbiór, który, w którym nie, nie znajdziemy żadnych elementów. Ja zbiór pusty oznaczam takimi dwiema klamerkami zapisanymi obok siebie. Możemy też zaznaczyć to w ten sposób. Przy pomocy takiego przekreślonego kółeczka. Więc to jest pierwszy podzbiór takiego zbioru. I ogólnie podzbiorem każdego zbioru, nawet zbioru B, jest również zbiór pusty. Ponadto podzbiorem takiego zbioru jest zbiór składający się dokładnie z tych samych elementów, co zbiór A. Już wyjaśniam, czym jest podzbiór. Posłuchaj. Weźmy przykład zbioru A. Składającego się z elementów 2, 3, 4. Pod zbiorem takiego zbioru będzie zbiór pusty, czyli zbiór, w którym nie ma żadnego elementu. Zbiór pusty możemy oznaczać w ten sposób przy pomocy dwóch klamerek, lub równoważnie możemy oznaczyć go w ten sposób, jako takie kółeczko przekreślone. I zapamiętaj, że Zbiór pusty jest podzbiorem każdego zbioru. Czyli zbiór pusty byłby też podzbiorem zbioru B. Ponadto mamy taki podzbiór, który składa się z wszystkich elementów znajdujących się w zbiorze A. Możemy mieć też podzbiory składające się z jednego elementu. Czyli w tym przypadku mielibyśmy podzbiór składający się z dwójki. Lub z trójki, lub z czwórki mamy jeden element. Ale moglibyśmy mieć też podzbiór składający się z dwóch elementów. I w takim dwuelementowym podzbiorze mielibyśmy dwójkę trójkę lub trójkę czwórkę, lub dwójkę czwórkę. Więc podsumowując, podzbiorem możemy nazwać zbiór pusty. Zbiór składający się z wszystkich elementów danego zbioru lub z takich mniejszych części wyciąganych z danego zbioru, wyłączanych z danego zbioru. Ładniejsze słowo, wyłączanych z danego zbioru. Teraz chciałbym, żebyśmy policzyli, ile podzbiorów moglibyśmy stworzyć ze zbioru trzyelementowego. No tutaj na tym przykładzie to ładnie widać. Mamy pierwszy podzbiór, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy oraz ósmy podzbiór. Na szczęście jest reguła, wzór, według którego możemy obliczać liczbę podzbiorów danego zbioru. Już Ci wytłumaczę, jak dojść do tej reguły. Wróćmy do przykładu zbioru A. W tym zbiorze mamy trzy elementy. Pierwszy element to dwójka, drugi element to trójka i trzeci element to czwórka. I teraz, żeby stworzyć podzbiór, musimy zdecydować, czy dwójka ma się znaleźć w tym podzbiorze, czy nie. Tak, lub nie. Mamy podjąć po prostu taką decyzję. Wybrać dwójkę lub jej nie wybierać do podzbioru. Identycznie jest z trójką, czyli z kolejnym elementem zbioru. Tak lub nie. Ma się znaleźć lub ma jej nie być. I z czwórką dokładnie tak samo. Tak lub nie. Zauważmy, że w pierwszym przypadku mieliśmy podjąć jedną z dwóch decyzji, w drugim przypadku mieliśmy podjąć jedną z dwóch decyzji i w trzecim przypadku też mieliśmy podjąć jedną z dwóch decyzji. Łącznie mamy 2 do potęgi trzeciej decyzji, czyli 8. Ta ósemka oznacza, że ze zbioru trójelementowego możemy stworzyć 8 podzbiorów. Wróćmy jeszcze na sekundkę do znaków mnożenia w tym działaniu. Te znaki pojawiają się zgodnie z regułą mnożenia, którą poznaliście w szkole podstawowej. Tak, jak liczyliśmy prawdopodobieństwa. Tak, tutaj stąd właśnie bierzemy te znaki mnożenia, czyli chcąc stworzyć podzbiór, musimy wykonać musimy podjąć pierwszą decyzję i od razu jednocześnie drugą decyzję i od razu trzecią decyzję, czy dany element ma być w podzbiorze czy nie. Właśnie ze względu na tą literkę i łączącą wszystkie przypadki stosujemy regułę mnożenia. Dobra, to teraz tak, tutaj sobie zapiszę Obok zbioru A liczbę podzbiorów to jest 8. A może jeszcze zapiszemy to działanie 2 do potęgi trzeciej to się równa 8. Zauważ, że ta trójka w wykładniku świadczy o tym, że w danym zbiorze mieliśmy 3 elementy. Natomiast chcąc policzyć liczbę podzbiorów zbioru B. No to skoro w tym zbiorze mamy 4 elementy, no to podnosimy dwójkę do potęgi czwartej i stąd otrzymujemy 16 podzbiorów. Więc widzimy, że zbiór B ma więcej podzbiorów niż zbiór A. I taka będzie nasza odpowiedź w tym zadaniu. Troszkę długie rozwiązanie. Musiałem podać przykład. Musiałem go dokładnie omówić. Zdaję sobie z tego sprawę. Ale myślę, że w następnym przykładzie pójdzie nam to już dużo sprawniej. Tutaj sobie jeszcze tylko dopiszcie, że skoro tu mieliśmy cztery elementy, to stąd bierzemy ten wykładnik potęgi.